A więc uwaga, uwaga, mamy godzinę 19, zobaczmy co takiego pięknego mamy w tej grze. Oczywiście codzienne logowanie, ale ja już skończyłem, więc w sumie mam tylko paczkę 2 razy 8-1 plus, ale w sumie za brązową kartę i tak się opłaca. Zobaczmy, zobaczmy, czy jest paczka na przykład z totsem gwarantowanym, no proszę, to nie to, uwaga. Uwaga, nie, to SBC, nie, weźcie je, zabierzcie z tej gry. Nie patrzę na czat, jest ulepszenie TOTS Live, do zrobienia raz. Aha. O, TOTS, pięknie. No dobra, to TOTS to the moon chyba, co? TOTS to the moon. Dobra, jeżeli ktoś ma paczuszkę, shareplay, otwieramy, zobaczymy kto będzie miał najdroższy traf. Stop, zapraszam was na stronę luxcoins.pl. Od teraz, przy zakupach za minimum 200 zł dostaniecie od 100 do 200 tysięcy coinsów w gratisie. Mają bezpieczne metody dostawy, a także wszystkie metody płatności. A z kodem OSCAR dostaniecie to wszystko 5% taniej. Link jest w opisie. No dobrze, 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 zobaczmy, tak, ja gram. Paczka z gwarancją TOTS Utrojo, pierwsza paczka dzisiaj, oby było coś dobrego i byle nie Alber i Weaver, Francja, PO? Klaus, ej, Jonathan Klaus, to jest super sprawa, karta z trzema playstylami, szczerze spoko, biorąc pod uwagę, że Weaver i inna pani lub pan, którzy są warci Quixel, będą w tej paczce, to uważam, że Jonathan Klaus to jest dobry traf, 123 tysiące. Jutro o 19 tocy? Nie. Ej, co jest grane? Czemu jutro? Powiedziałbym w ciemno, że to jest błąd. O, i poleciała paczka z tocem u Kacperowskiego, ledwo co widać, Hiszpania, eś, o, to jest ta pani City. 91 overalla, potrójny playstyle, ale raczej nic specjalnego, pani Leja. I uwaga, paczka u Kacpra z totsem, zobaczmy co będzie. I Hiszpania, napastnik, o Boże, to jest Mujica, nie, to nie jest Mujica nawet. A nie, to jest Mujica, Boże. A my zobaczmy, 10 pików, 1 z 4, 8, 3 plus. Szczerze, na tyle pików, 1 tots. To by było super, także lecimy. Uwaga, uwaga, o kurna, wysoko polecieliśmy. Co dwa piki i zobaczmy. Dobra, może ten jeden tots to przesada, ja chcę jeden walkout. Jezu, jeszcze, czekajcie, bo ja chcę, dobra, teraz jeden walkout, proszę. Proszę, dawajcie. Jest, mamy walkout, to już W, i co dalej? Dobra, biorę Kulibaliego, bo czułam, niego mam. No dobra, zobaczmy. Nie można robić chyba za dużo pików na raz, bo później oddaję jak oddaję. Lepiej po jednym robić. Jest toc, jest! Aj, kurna, tutaj nawet ona mnie dręczy, no! Ale jest toc, dobra. Toc numer 24. Co prawda jest to Weaver, po raz 20 pewnie, ale jest tocik i jeszcze jeden pik, drugi podobno najlepszy... Laporte. Dobrze, zobaczmy, paczka z tocem u Don Vito. Co my tutaj będziemy mieli? Oby coś wpadło, uwaga. I Brazylia... Rafinha! To jest najlepszy traf, Don Vito! Co ty żeś odwalił, chłopie? No nie, Rafinha trafił, chłop! Co jest grane? Z milion końców to jest! Nie wierzyłem, że... 740, spoko, i tak jest to świetna sprawa. 740 tysięcy na ten moment. Najlepszy traf dzisiaj. Ale gratulacje, oby ci fajnie śmigał, nie? Oby ci fajnie śmigał. To Sawa do zmiany już. To trafmy ci Lukę Modricia. Sawa do zmiany, Luka Modric. Myślę, że wleciał tutaj jak ulał, Herpre alu Madryt. To jest wszystko po coś. Także zobaczmy, gwarancja Totsa Live u Maximusa. I zobaczmy, Chorwacja. Boże, Albert. Dobrze, więc zobaczmy, wchodzimy w buta w moje konto i sprawdzamy paczkę z Totsem. No oby było tak jak u Don Vito, albo i lepiej, czyli Luka Modric. Czy będzie piękny Chorwat? Zobaczmy, uwaga, Niemcy, Albert, Norwegia, napastnik, HOLAND! Nie. Ajajajajaj. Znaczy, trafiłem już ją chyba 4 razy, także może nie jest to najgorszy traf, ale się nie jaram, nie? O Jezu, chłopiec do bicia, lecimy. Ale to się zemści na mnie, nie? Ale to się zemści, kurde. Kai Havertz, dzięki gościu, oddał mi winka chyba. I znowu gościu mi oddaje gola, dzięki bardzo, 2 do 0, to szybko poszło całkiem. Także zobaczmy. Może akurat toc numer 26. Szczerze trochę na to liczę, ale na jakiegoś dobrego toca. Kurde, no. Ale nie, no jak Polska to jest W, oczywiście. Mamy Wojtka Szczęsnego. Proszę, nie 286, błagam.
Błagam. Jest, Kimmich 8-8. Zobaczmy, skład rywala, co już całkiem niezły, ale ma Mikela Merino, ciekawe. Ojojojojo, i kto to jest? To jest Mudryk, ale to będzie podanie, wiadomo. Dobrze Mukiele. I teraz dobre podanie do Kili. O, ja zagrałem to samo co rywal. Kurde, chciałem tak Biseka trafić. Kurde, Bisek to jest taki fajny obrońca. No ale kurde, no, znaczy on jest drogi, nie? Ale w ogóle w piątek on kosztował chyba 300 tysięcy. Nie spodziewałem się, że on w kilka dni aż tak mocno wzrośnie. Prawie dwukrotnie, nie? Nie no, chyba ponad dwukrotnie nawet on wzrósł. I Mbappé, ojojoj, karny chyba, co? Nie? Okej. No ale mam nadzieję, że drugi tydzień z rzędu czegoś takiego nie będzie. I Berbatov, piękny gol, 1-0. Vini, dobre podanie do Ricardo Kaka, kurde, jakoś tak, gościu, broni, ale ja mam wrażenie, że tak troszeczkę mało pewnie to wszystko, także czuję, że ja tu gola strzelę, prędzej czy później, i oby to było prędzej niż później, nie, i Ricardo, oj, Kaka, aj, nie chciałem, oj, Michał Mudryk, ładnie Edermlid to zabrał. To jest wsparcie na TikToku też, ale nie aż tak jak na Twitchu. I pięknie, 1-0. I Michał Mudryk, Eder Militao, idealny wślizg. I teraz, dobrze do Viniego, Vini. I Vini! 2-1, piękna sprawa, piękna sprawa. Nie no, na spokojnie, go się dał mi dużo miejsca. I teraz Kaka, dobre podanie, to będzie do Akanjiego. Aj, myślałem, że to przetnę jeszcze. Jak myślisz, Bellingham ma szansę na złotą piłkę? Powiem więcej, ja nawet uważam, że jakby była rozdawana w tym momencie złota piłka, to Bellingham by dostał złotą piłkę. Żaden inny kandydat mi do głowy nie przychodzi w tym momencie. Ale jak będzie na koniec sezonu, to nie wiadomo. I Paweł Dybala, ładnie Iker. No ale nie wiem, znaczy, czy to się zmieni, pewnie wątpię. Oj, pięknie Kylian Mbappé. Pięknie, delikatnie przy słupku, 3-1. I zobaczmy, Pablo Dybala, dobrze do Viniego, Vini, dobrze do Kyliana. Kylian Mbappé, to jest pogrom, widzowie, to jest pogrom, 4-1. Mbappé, dobrze do Viniego i Vini, 5-1. No ale jakieś nowe zadania podobno się pojawiły. O, tutaj mamy... Zaraz grywam, spoko, ale to w sumie takie średnie. Jest Gabri Veiga Tots. 4-4, Al Hilal. Może się przydać, jak będzie jakaś fajna karta z Al Hilal. Na przykład właśnie jest przecież ten ASM. Ale raczej chyba bez większej historii. Tak jest, Adriano pominąłem. Oj, w sumie całkiem fajnie. Ma fajne playstyle. 1,66 m. Zwinność, równowaga przy takim wzroście chyba dosyć średnia. No i uwaga. Co tutaj poleci? Oby było coś mocnego. Jaka narodowość? Anglia. Aj! Szef, no niestety szef. No oby coś fajnego poleciało, jeszcze jeden toci. Kurde, no dzisiaj słabo z tych paczek. W takim razie Niemcy, Eśpek, czyli Toni Kroos albo Gündogan. No w sumie dobra, skipuję, ale to jest podwójny lockout, wiadomo. I kto będzie tym drugim? A więc ostatni meczek na odcinku to będzie sparring z Maximusem. Zagramy sobie sparring. No dobrze, a więc zobaczmy, czym dysponuje Maximus. Uwaga. Courtois, o Jezu, Bisek. Mówiłem Maximusowi, żeby Savę wymienił. No, znając życie, teraz mnie okopie. Oj, Kylian ucieka, łap go za tą koszulkę. Kurda, łap go za tą koszulkę. I Kylian Mbappé. Dobra, Eder Militao to broni nawet. Ciajcie, Zola, gol. O, Petru Czechu to obronił, dziwne. Czyli jutro to Tocy Premier League, ty. To jutro dwa streamy robimy chyba. Aj, ładnie. I Kaka, i Vini. I dupa. A nie, co jest? O Jezu, przepraszam. I Dybala, ładnie Courtois. Ale Mukiele, Jezus Maria, zmasakrował Kudusa. Ale Saka, ładnie, ale znowu Aleksandro. Aleksandro, ładny mecz rozgrywa, aczkolwiek wolałbym chyba i tak mieć kogoś innego niż Aleksandro na lewej obronie. Oj. Nie wiem, Aleksandro to jest jego najlepszy mecz w karierze i znając życie już nigdy takiego nie powtórzy, nie? Oj. Porobiony zostałem. Puszkasz? Oj, ale pięknie spadło. Oj, Sava do zmiany. O, jeszcze czerwona kartka Savy. Ten meczek się zmienia teraz. Oj. Ale dobra. I Haller. O kurna, kapetarda. I teraz wracamy do tego meczu. 3-2. To nie koniec. Seba Haller. Patrzcie, co on robi, ten wariacik. I Seba Haller. Ja nie wiem. Chyba mam zmiennika na TF Champions. Vini jeszcze. I Haller. Patrzcie na to. Kurde, myślałem, że on to strzeli, nie? Dobrze, oj, dobra. Oj, niedobra, tutaj trzeba Kyliana. Ale Kylian nie jest chętny do ataku w ogóle, to dobrze. O kurno, dobra, może jednak jest. Yeah, cię nie mogę, ale ładnie. No dobra. Dobrze, a więc uwaga, naprawili ten błąd, także streamek dla widzów z YouTube'a. Od razu mówię, że jest rano. Koło 9 postaram się odpalić, plus minus 10 minut oczywiście i sprawdzamy nowy sezon. I nowe nagrody za Rivals, także wpadajcie.